W tym filmie chciałabym, żebyśmy policzyli razem te zielone kawałki. Mogłeś dostać na przykład taką długą żelkę o smaku jabłkowym. Kawałków jest bardzo dużo. W poprzednim filmie wymyśleliśmy razem taki sprytny sposób. Spróbujmy z niego skorzystać. Pogrupujemy te kawałki po 10, aby było nam łatwiej liczyć. Zróbmy taki tym razem. Zaczynamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu mamy 10 kawałków. Zakreślam pierwszą grupę, 10 kawałków żelki. Idziemy dalej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kolejne 10 kawałków, druga dziesiątka. Dalej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trzecia dziesiątka. I jeszcze raz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czwarta dziesiątka. To nam razem daje 4 dziesiątki. Tu mamy 10. Tu mamy 10. Tutaj też mamy 10. Tutaj też mamy 10. Razem mamy 4 dziesiątki. 4 dziesiątki. Ale to nie wszystko. Mamy tutaj jeszcze kawałki. Policzmy ile? Jeden kawałek, drugi kawałek. Czyli mam 2 kawałki. 2. Czyli mam 4 dziesiątki i 2 kawałki po 1, czyli 2 jedności. Tak, tak mówimy w matematyce. 2 jedności. Liczbę tych kawałków zapiszemy jako 42. Mamy 42 kawałki żelki o smaku jabłkowym. 42 kawałki. Zobacz. 2 jest na miejscu jedności, mamy 2 jedności, a 4 jest na miejscu dziesiątek, ponieważ mamy 4 dziesiątki. 42 można zapisać inaczej, bo to jest 40, czyli 4 dziesiątki, te grupy, które tutaj odliczaliśmy, 4 dziesiątki, czyli 40, dodać 2 jedności, czyli dodać 2. 42 to inaczej 40 dodać 2. Policzyliśmy kawałki tej żelki. Wiemy, że w żelce o smaku jabłkowym mamy 42 kawałki do zjedzenia. Smacznego!